Cześć, witam z Kasmartesy. Dziś chciałem Was zaprosić do drugiej części recenzji smartwatcha Miło czy Lite. Jak może pamiętacie, w pierwszym odcinku pokazałem Wam, jak ten zegarek został wykonany. Zapoznaliśmy się też z jego specyfikacją techniczną oraz oczywiście omówiliśmy sobie wszystkie funkcje dostępne w tym zegarku. Dzisiaj po miesiącu tutaj korzystania z tego zegarka chciałem się z Wami podzielić kilkoma informacjami na temat właśnie jak ten zegarek się spisuje w takim codziennym użytkowaniu, więc jeżeli jesteście zainteresowani, to zapraszam. Na początek zacznijmy sobie może od powiadomień. No i od razu muszę Wam powiedzieć, że nie zdarzyło mi się, żeby jakiekolwiek powiadomienie, czy to z SMS-a, czy to z poczty, czy też na przykład z komunikatorów społecznościowych, nie dotarło na ten zegarek i to jest, myślę, bardzo dobra informacja. Druga dobra informacja, jeżeli chodzi o powiadomienia, to jest to, że te powiadomienia są zapisywane w zegarku i możemy mieć dostęp do 10 ostatnich powiadomień. Oczywiście te najstarsze będą nadpisywane. No i co ważne, jeżeli sobie wejdziemy do jakiegokolwiek powiadomienia, to ono nam się nie kasuje tak, jak to miało miejsce w przypadku Mi Watcha, tylko możemy po prostu z niego wyjść i po raz kolejny sobie do niego wrócić. Tak więc nie jest tak, że ono po odczytaniu się nam już automatycznie kasuje, więc to jest dobra informacja. Jeżeli chodzi o obsługę polskich znaków, oczywiście nie ma tutaj żadnych z tym problemów, wszystkie znaki są poprawnie odczytywane. Kolejna sprawa, ilość znaków wyświetlanych. Zobaczcie, bardzo długie wiadomości możemy odczytywać. Jest to, tutaj sprawdziłem, 200 znaków, więc myślę, że powinno być wystarczające. Kolejna informacja na temat wyświetlanych powiadomień. To są emotikony. Teraz zobaczcie, zrobiłem sobie tutaj testy. Większość emotikon się nam wyświetla, natomiast nie wszystkie, więc tutaj jest niestety losowo. Te najbardziej popularne się pojawiają, natomiast jak widzicie, nie wszystkie są rozpoznawane, więc tutaj też chciałem, żebyście o tym wiedzieli. Ogólnie powiadomienia oceniam bardzo pozytywnie i myślę, że tutaj w tym smartwatchu działają one tak, jak powinny. Teraz może Wam jeszcze pokażę, jak wyglądają połączenia telefoniczne przychodzące i co możemy z nimi zrobić. I teraz zobaczcie, spróbujemy zadzwonić sobie na ten telefon. No i zobaczcie, mamy tu informację, kto do nas dzwoni. Możemy wyciszyć dzwonek w naszym telefonie albo możemy odrzucić połączenie. I tak naprawdę to są jedyne funkcje, jakie możemy wykonać. Nie możemy oczywiście odebrać połączenia i nie możemy oczywiście też odpisać na takie połączenie, na przykład jakimś szybkim komunikatem, zadzwoń później, czy coś w tym stylu, więc takiej możliwości tutaj Mi Watch Lite nam nie oferuje. Teraz jeżeli chodzi o pomiar kroków przez właśnie Mi Watch Lite, bo o to często pytacie, porównywałem sobie to z Mi Bandem 6, no i tutaj przy około 2000 kroku różnica była w granicach 50 kroków na obu zegarkach, więc tutaj można uznać, że jest to w granicach błędu statystycznego. Natomiast jeżeli sobie tak już sam liczyłem tutaj kroki, to po przejściu 200 kroków zegarek wskazywał jakieś 215 kroków, więc tutaj taka mniej więcej tolerancja występowała. Natomiast zdarzało się, że było to bliżej 200, więc tutaj też akurat trzeba to uznać jako błąd statystyczny. Zresztą jak w każdym zegarku tego typu, te różnice na pewno będą występować w zależności od tego, jak poruszamy ręką, jak się też poruszamy, jakie kroki wykonujemy. Tak więc myślę, że pod tym względem Mi Watch Lite też wypada dobrze. Jeżeli chodzi o ilość kalorii, to oczywiście to są te algorytmy, które przeliczają te kalorie. Czy akurat to jest dobrze, tego nie jestem w stanie Wam do końca sprawdzić. Oczywiście wszystko to jest uzależnione od danych, które wpiszecie w aplikacji mobilnej, czyli Wasz wzrost, waga i tak dalej, więc tutaj na to też musicie już sami zwrócić uwagę. Jeżeli chodzi o pomiar tętna, to może sobie zróbmy tutaj porównanie z pulsoksymetrem i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. I teraz zobaczcie na zegarku pomiar tętna 96, na pulsoksymetrze 97, tutaj teraz na 98 nam skoczyło. Czyli można też powiedzieć, że te pomiary się w miarę nam pokrywają, jeżeli chodzi o oba te urządzenia. Teraz sobie przejdźmy dalej. Jeżeli chodzi o monitorowanie snu, niestety tutaj nie śpię w zegarku, więc tego Wam nie sprawdzałem. Kompas działa tutaj jak najbardziej ok, więc tutaj nie mam żadnych uwag. Natomiast jeżeli chodzi o pomiar ciśnienia atmosferycznego,
To podobnie jak w przypadku Miłocza, te tutaj wyniki niestety nie są tutaj adekwatne, czyli nie zgadzają się z rzeczywistością. Natomiast jeżeli chodzi o poziom wysokości nad poziomem morza, tutaj już według mnie działa ta funkcja jak najbardziej ok. Tak więc tutaj o tym Wam chciałem wspomnieć. Jeżeli chodzi o moduł GPS-a, to muszę tutaj pochwalić Miłocza Lite, ponieważ ten GPS działa naprawdę bardzo szybko. Praktycznie błyskawicznie nawiązuje połączenie z satelitami i nie zdarzyło mi się, żeby takie połączenie zostało gdzieś zerwane. Trasa treningu jest bardzo dobrze, dokładnie wyrysowana. Za chwileczkę Wam to też jeszcze pokażę w aplikacji mobilnej. Tak więc myślę, że też tutaj pod tym względem Mi Watch Lite jak najbardziej się sprawdza. Teraz na chwilę się przenieśmy do aplikacji mobilnej. Tą aplikację pokazywałem Wam już w pierwszej części naszej recenzji. Dlatego też nie będę teraz jej tutaj jakoś omawiał, pokazywał funkcji, jakie ta aplikacja oferuje. Natomiast chciałem Wam pokazać tutaj dwie rzeczy. Po pierwsze, jak wygląda tutaj trening, trasa przejazdu. Jak widzicie, był tu przejazd rowerem, 10 km, 5 km w jedną stronę, 5 w drugą. Oczywiście z dłuższą przerwą. Natomiast co tutaj możemy sobie zobaczyć? Możemy sobie podglądać dokładnie trasę naszego przejazdu. Możemy sobie zobaczyć, jak wyglądała prędkość, czy było tutaj wolno, szybko, w których momentach na trasie. To wszystko możecie sobie tutaj dokładnie przeanalizować. Mamy też informacje o ilości spalonych kalorii w tym odcinku drogi. Mamy też naszą prędkość średnią, mamy obciążenie. Mamy też wzrosty wysokości nad poziomem morza, czyli możemy sobie tutaj to wszystko obserwować, czyli widzimy, jak nasza trasa przebiegała, jak się wznosiła, jak też opadała, więc tych informacji mamy dość dużo. Oczywiście też mamy pełny monitoring naszego tętna podczas takiej właśnie przejażdżki i tutaj możemy sobie też te wszystkie dane przeanalizować. Tak więc jak widzicie, bardzo czytelnie, wszystko dokładnie na mapie rozrysowane z trasą i muszę Wam powiedzieć, że rzeczywiście te wyniki pokrywają się z wynikami na moim liczniku rowerowym, więc myślę, że jeżeli chodzi o dokładność takiego przejazdu, to tutaj Mi Watch Lite sprawdził się w 100%. Druga rzecz, którą chciałem Wam dzisiaj pokazać, to oczywiście są te nasze wyniki, pomiary tętna, energii, stresu, stanie, ile razy dzisiaj wstawaliśmy, ile się daliśmy. To wszystko możemy sobie podglądać do tej aplikacji. No i oczywiście mamy tutaj podgląd, ile kroków wykonaliśmy w dniu dzisiejszym, jaki dystans przebyliśmy, ile spaliliśmy też kalorii. I tutaj jak widzicie możemy się cofać do poszczególnych tutaj dni. W tył możemy sobie sprawdzać, w którym dniu, ile kroków wykonaliśmy, jaki dystans pokonaliśmy. I te analizy są, jak widzicie, tutaj tygodniowe. Możemy też analizę miesięczną sobie tutaj wykonać. I jak widać, to wszystko jest na tym wykresie bardzo dobrze i czytelnie rozrysowane. Podobnie to wygląda, jeżeli chodzi o pomiar tętna. Ja akurat nie mierzę tętna codziennie przez cały czas, więc tym mam tych wykresów nieco mniej. Natomiast jeżeli ustawicie sobie ciągły pomiar tętna, to oczywiście te wykresy będą tutaj wyrysowane. Również jeżeli chodzi o pomiar energii, jeżeli będziecie takie pomiary wykonywać, to tutaj jak widzicie na tym wykresie też będziecie mogli sobie to wszystko obserwować. Myślę, że aplikacja jest przyjemna, łatwa tutaj jeżeli chodzi o obsługę, bardzo czytelna, więc myślę, że można ją jak najbardziej polecić. Teraz jeżeli chodzi o baterię zainstalowaną w smartwatchu Mi Watch Lite, no to muszę Wam powiedzieć, że na początku, kiedy ustawiłem sobie częsty pomiar tętna, kiedy dość mocno go eksploatowałem, miałem też ustawiony długi czas podświetlenia ekranu, to okazało się, że ta bateria wystarcza na zaledwie 3 dni pracy i trzeba było po prostu ją ciągle ładować. Dlatego później nieco zmniejszyłem częstotliwość pomiaru tętna, zmniejszyłem też czas wyświetlania się tutaj powiadomień na ekranie, tak naprawdę do minimum. No i jak się okazuje, ten czas pracy wydłużył nam się do 7 dni, co uważam, że tutaj już jest bardzo przyzwoitym wynikiem, więc tak naprawdę na działanie tej baterii nie mogę zbytnio narzekać. Natomiast jeżeli chodzi o tutaj korzystanie z GPS-a w tym zegarku, czyli takie treningi właśnie z GPS-em, to dwugodzinny taki trening zabrał mi 20% baterii, więc jak się pewno domyślacie, taka bateria wystarcza na parę godzin tylko pracy z GPS-em, ale jest to akurat zrozumiałe i tak samo to wygląda w przypadku innych zegarków właśnie zbudowanym modułem GPS. Tak więc ogólnie baterię oceniam pozytywnie, aczkolwiek jak zawsze mogła ona być nieco mocniejsza i ten czas działania mógł być też nieco większy.
Okej, myślę, że to będzie tyle, jeżeli chodzi o tę recenzję smartwatcha Miło czy Lite. Myślę, że już mieliście okazję go bardzo dobrze poznać, szczególnie jeżeli chodzi o budowę, wykonanie, funkcje. Powiedziałam Wam też, jak spisuje się on tutaj w codziennym użytkowaniu, tak więc wiecie, czego możecie się po nim spodziewać. Myślę, że zegarek na pewno jest wart zainteresowania, szczególnie, że nie kosztuje zbyt dużo. Mamy tutaj GPS-a na pokładzie, mamy tutaj całkiem przyzwoitą baterię, dobry wyświetlacz, no i tutaj dużo tych wszystkich funkcji, które myślę się przydadzą w codziennym użytkowaniu. Oczywiście decyzja już jest po Waszej stronie. Linki do sklepu zarówno w Polsce, jak też w Chinach znajdziecie bezpośrednio pod filmem, więc tutaj też będziecie mogli sobie zobaczyć, ile taki smartwatch na dzień dzisiejszy kosztuje. Jeżeli materiał Wam się podobał, to oczywiście proszę Was jak zwykle o łapkę w górę, o subskrypcję kanału i do zobaczenia już niedługo w kolejnych recenzjach na kanale Smart Test. Cześć!